Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Emil. Troszeczkę nie nagrywałem, czas nagrać mecz pomiędzy Protossem a Adelem. Po lewej stronie u góry, na dole natomiast jest Nerhio. Nerhio jest napisane AAA Nerhio, to był jego stary klan, klan, który się chyba rozwiązał, a na pewno duża ilość graczy odeszła. Aktualnie jest on, gra on w teamie Millennium, czyli w tej samej drużynie, w której gra Adel. Tak więc to będzie mecz, nie wiem, czy był mecz treningowy, czy spotkali się na Battle.net, czy na jakimś turnieju. To jest nieważne. Ważne jest to, co za chwilę wam pokażę, a więc tutaj opcje. Widać tutaj, o dlaczego tekstury są tak słabe, dajemy je na ultra. Widać tutaj wszystko ładnie, pięknie? Widać, może dajmy je na high bez przesady. Otóż doszła do mnie nowa karta graficzna, która się zwie Radeonem HD 556-70. Jest to, jakby to powiedzieć, darowizna od widza. Jeden z widzów, który już tak wpłacił, pozdrawiam w ogóle Filipa, który to zrobił, który już raz wpłacił mi pieniążki na konto, żeby pomóc kupić nowy sprzęt. Tym razem miał w domu kartę, której nie używał, która leżała, się kurzyła, postanowił mi ją przekazać. Tak więc mam nową grafikę. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy, nawet więcej niż szczęśliwy. Spróbuję ponagrywać na tych wszystkich ustawieniach ultra. Zobaczymy, czy się będzie coś mocniej cięło, czy też nie. Jak się będzie, to najwyżej pozmieniam niektóre rzeczy na high. A na razie patrzmy i zastanówmy się, co się może tutaj stać. A no, wczesna ekspansja może być ryzykowna dla naszego zerga, gdyż no ten odcinek do przebiegnięcia jest bardzo krótki, ale pamiętajmy, że po pewnym czasie to się i tak niweluje, bo będzie Proxy Pylon i Warp Gate. Tak więc początek może być niebezpieczny dla zerga, potem powinien sobie jakoś poradzić, no ale wszystko zależy od tego, czy będzie bardzo wczesna ekspansja, czy też nie. Nie mamy na razie gazu, więc jest już gaz, a Anerchio mnie zrobił konia. Gaz już jest. Tak więc będą roacze na dzień dobry, czy nie będzie roacze, czy będzie wpierw ekspansja? Najpierw ekspansja. Nerhio przylatuje swoim overlordem, coś tutaj sprawdzić, zobaczyć. Wiem, mogę mieć dźwięk trochę nie tak ustawiony, bo miałem formata ostatnio. I ostrość, problemy z ostrością? Nie, to chyba dobrze. Ok, zwiększyłem troszeczkę dźwięki, powinno być lepiej, a jak nie, to się w następnym tym ustawi, żeby było troszeczkę głośniej. Jeszcze sprawa taka, może wy to widzicie, może nie, bo mi już odwala, wczoraj cały dzień walczyłem, żeby ustawić dobrze kolory, gamę, ostrość i tak dalej, i ciągle mi coś nie pasuje, ciągle coś mi tutaj jest nie tak. Przede wszystkim mam, wy tego nie widzicie, mam minimalne paski po lewej i prawej stronie, tak więc dwa zerlingi już biegną, czy wbiegną do środka, ewidentnie biegną do środka, bo nie mamy nie zauważyłem, że Adel nie robi Wallina, co jest dosyć ciekawą sytuacją, dlaczego on nie robi Wallina. Zerlingi wbiegną przecież do środka. To naprawdę jest ciekawe, dlaczego nie ma Wallina ze strony Protossa. To jest kolejny tam gateway, ale no, Protoss się raczej wybroni, ale to mnie naprawdę zastanawia, o co biega. Nawet tego nie zauważyłem, ględząc swoje głupoty. Dwie doski padły, biorąc pod uwagę, że jest tam krew, to zapewne to były zerlingi. Jest też już sentry, powinna być lekka zamiana, Zelot powinien wrócić tutaj sobie stanąć i pilnować, a sentry ganiać te zerlingi, szybciej je dorwie. Chyba jednak coś muszę jeszcze ustawić na mniejsze, nie na ultra, a na high. I kolejna jednostka padła, Adel się już mieje, bo to jest śmieszne, bo stracił już czterech robotników, będą się teraz ganiać, przydałaby się muzyczka z Benehila i byłoby idealnie wręcz. Kolejny będzie zabity, nie, na szczęście udało się jednak wybronić, ale trzeba przyznać, że to była zła zagrywka ze strony Adela. No nie zrobić Wallina przeciwko zergowi to jest naprawdę dziwna rzecz. Dobrze, że dla niego, że nasz zerg tego nie wykorzystał, postanowił budować swoją ekonomię, postanowił iść w roacze i potem po prostu nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, którą była po prostu masowa produkcja zerlingów. Tak jak mówiłem, mam problem z ostrością troszeczkę, tak przynajmniej mi się tak wydaje, bo już ze mną jest trochę gorzej. Już tyle się na tego napatrzyłem, nazmieniałem, że wariuję. No i mam paski po prawej i lewej stronie, dół, góra, takie minimalne, po bokach jakieś 8 mm, dół, góra 5 mm, nie jestem w stanie się tego pozbyć. I zerlingi nie pozwoliły wybudować tej ekspansji. Jeszcze Forcefield obronił on tego jednego próbka, ale czy jeden Forcefield był wart tego wszystkich dwóch, czy jeden próbek był wart dwóch Forcefieldów i tej energii, nie jestem tego pewny. I udało się tym razem, już
Nerhio chciał przymikrować i nie pozwolić po prostu postawić tej ekspansji. Widzimy, że jest tutaj, czeka z Erlingami, chce zobaczyć co się dzieje. Wychodzi Adal z 3 Gateway, taki standardowy wyjście, opening, dużo Sentry, 1 Zealot, 1 Stalker i to wystarczy, żeby zabezpieczyć ekspansję. Zwykle, gdyby nie to, że obstawiam, że tu będzie biegła banda Roachy, tak też się dzieje, nie ma licznika, bo był format, licznik zaraz wróci. Tak więc jest banda Roachy, jest ich dosyć dużo, nie wiem czy da radę się obronić. Adel stawia podwójnie jednego gatewaya, przydałby się tutaj Forge i jedno działko bez dwóch zdań. Rusza teraz do ataku, zaraz się panowie spotkają i tak też jest, musi się wycofać Adel jak najszybciej do jakiejś lepszej pozycji, żeby Zerlingi go nie obiegły. Podzielił te Roachy, Roachy nie są w stanie atakować. A i piękne zamknięcie, ale trzeba byłoby się ruszyć, żeby się tych jednostek pozbyć. Kolejny, masa force fieldów, ile się tylko dało, nie wykorzystał jednak tego zamknięcia, nie wyczuł to w 100%, walczy jak się tylko da, jednak tym są kolejne jednostki wezwane, są stalkery i można dalej atakować. Świetne zamknięcie, świetne użycie tego force fielda, zablokował Polaka, nie zniszczył jednak wszystkich tych Roach, które były w środku. Nie udało mu się to, a w międzyczasie Polak szykuje się już do kolejnego ataku. Byłoby fajnie, gdyby coś się tutaj dało rozwalić. Jakiegoś pylonika trzeba przemikrować. Widzimy, że mikro Nerhia powyżej 300 podchodzi i niższy, podchodzi i niższy. No to nie jest, próbuje wyciągnąć po prostu przeciwnika. Masa Zerlingów czeka, czy to się uda, takie wyciągnięcie tych jednostek. Wydaje mi się, że nie, że Adel nie da się tak załatwić. Owszem, jak ten pylon zostanie rozwalony, o jednego force fielda będzie więcej trzeba postawić. I już Zerlingi atakują, czy dadzą radę dobiec, czy dadzą radę otoczyć. Dały radę, nie dały, świetny force field. Kolejny teraz, czy to się uda, czy da radę pozbyć się przeciwnika. Nerhio, wygląda na to, że Zerlingi nie mogą się przedostać do środka, ale teraz wbiegają, ale to jest świetny choke point. Ale to źle wygląda, bardzo źle wygląda dla Adela. Nie jestem pewien, a nawet jestem w 100% pewien, że nie wybroni się. Jest good game. Tak więc dobra gra ze strony Nerhia, świetnie wyciągnął tutaj przeciwnika. Naprawdę, naprawdę fajnie. Tak więc szybciutki replay nagrany po to, żeby go nagrać. Żeby powiedzieć też, że spokojnie dzisiaj nagram dużo, dużo więcej rzeczy. Po prostu wczoraj walczyłem z komputerem, walczyłem z kartą. Dalej nie jestem w 100% zadowolony z tego, jak to wygląda. Mogłoby to być ostrzej. Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze taka ostrość, jak trzeba. Może ktoś ma doświadczenie w ustawianiu Radeonów. Bardzo bym też prosił o niepisanie tekstów typu sprawdź, czy kabel jest dobry, bo kabel jest w 100% dobry. On jest na pewno dobry. Na 100% sprawdzałem dwa, więc wszystko jest tutaj pod tym względem ok. Nie mogę tylko rozgryźć tych pasków po bokach, których wy nie widzicie, oraz nie mogę ostrości i kolorów w 100% ustawić. Dobra. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę i obiecuję, że dzisiaj jest wtorek, który jest kwietnia, 10, 11, 12 kwietnia. Wrzucę jeszcze ze 2-3 gry na pewno.